Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gośćmi poranka są pan Adrian Fabrykiewicz i Łukasz Skiera, członkowie grupy Parkour Płock. Witam serdecznie, panowie. Witamy. Dzień dobry. Ponownie witam, bo ostatnio rozmawialiśmy też w sumie o podobnym temacie, bo rozmawialiśmy sobie o projektach budżetu obywatelskiego. Minęło trochę czasu i wracamy dziś, żeby troszkę sobie podsumować to, co miało miejsce i to, co będzie miało miejsce. Miejmy nadzieję. No bo właśnie, udało się wygrać zeszłoroczną edycję budżetu obywatelskiego. Jest radość? Tak, jak najbardziej jest radość, dlatego że nasze starania miały miejsce od 4 czy nawet 5 lat, aby taki obiekt powstał w Płocku, więc chcielibyśmy oczywiście też przekazać takie przeświadczenie, że warto gonić za marzeniami z racji tego, że to było nasze wielkie marzenie, aby taki obiekt powstał w Płocku i warto było poczekać, dlatego że już w przyszłym roku, na wiosnę lub w okresie wakacyjnym Flow Park powstanie na Podolszycach Północnych, więc z naszej strony jest ogromna radość i nie możemy się doczekać tego momentu, kiedy będziemy mogli wykonać pierwsze skoki na Flow Parku. Znaczy, to pytanie pewnie zawsze się pojawia, ja też je już wielokrotnie zadawałem, ale muszę jeszcze raz. Czym Flow Park jest? Proszę. Flow Park, pokrótce obiekt przystosowany do treningów parkour, street workout. Znajdzie się też miejsce do potańczenia, do zrobienia treningów siłowych nawet z obciążeniem. Składa się z takich elementów jak mury, rurki, wszelkiego rodzaju drążki, uchwyty, poręcze. Myślę, że to jest najlepsze, co można o nim powiedzieć właściwie. Brakuje takich miejsc w Płocku? Brakuje, to jest wręcz mało powiedziane, bo w porównaniu do innych miast w Polsce jesteśmy miastem, które ma bardzo dużo fanów naszego sportu, a niestety miejsca do tego jako tako nie mamy żadnego. Wiadomo, trenujemy gdzieś tam na Placu Broniewskiego, na innych miejscach, ale zawsze jesteśmy czy przeganiani, czy ktoś na to krzywo patrzy, dlatego jako tako miejsca takiego nam jest bardzo brak. Teraz spotykamy się, żeby porozmawiać o kolejnych waszych propozycjach. No bo właśnie, kolejny budżet obywatelski, głosowanie co prawda już za nami, ale przypomnijcie naszym słuchaczom, jakie projekty zgłosiliście do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Projekt, który złożyliśmy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, sprowadza się do budowy również na Podolszycach Północnych, z uwagi na to, że jest tam przestrzeń, którą można zaadaptować pod takie miejsce właśnie jak Flow Park, Pump Track, tor rolkowy, czy właśnie to, co złożyliśmy w tym roku do budżetu obywatelskiego. I projekt, który złożyliśmy w tym roku, sprowadza się do budowy toru przeszkód, skateparku oraz strefy akrobatyczno-tanecznej, gdzie będzie można ćwiczyć dane elementy akrobatyczno-gimnastyczne, a także wszelkie formy taneczne będzie można tam rozwijać w tym miejscu. I właśnie do tego sprowadza się projekt. Jest to projekt o numerze 70 i jest to polega na tym, że rozwijamy to centrum, które chcemy stworzyć na Podolszycach Północnych, Centrum Sportów Ekstremalnych. Pierwszy etap polegał na budowie pump tracku i toru rolkowego, który ma się pojawić już w październiku tego roku, natomiast Flow Park ma zostać zrealizowany w kolejnym roku na wiosnę lub w okresie wakacyjnym. Natomiast to, co przedstawiłem w tym roku, to chcemy także, żeby doszło do skutku i prawdopodobnie na przestrzeni roku, dwóch lat, jeśli oczywiście uda nam się wygrać tegoroczny budżet obywatelski, to ten projekt zostanie zrealizowany na Podolszycach Północnych. A skąd taki pomysł, żeby właśnie taka inwestycja tam, w tamtym miejscu się pojawiła? Czy takie miejsce, gdzie się już w Polsce istnieje, czy to będzie ewenement płocki? Właśnie chcielibyśmy powiedzieć, że takie miejsce można nazwać innowacyjnym, ze względu na to, że w Polsce nie doszły mnie słuchy, żeby w jakimkolwiek mieście takie centrum powstało, więc Płock mógłby zostać uznany za stolicę sportów ekstremalnych, sportów miejskich, bo nie tylko sporty ekstremalne będzie można tam ćwiczyć. Też osoby, które są zainteresowane tymi sportami, które jeszcze nie są tak mocno wypromowane w Polsce jak piłka nożna czy piłka siatkowa, takie osoby znajdą tam dla siebie miejsce i będą mogli rozwijać swoje pasje. Takie osoby, które trenują sporty taneczne, akrobatyczne, gimnastyczne, crossfit, street workout, parkour, jeżdżą na deskorolkach, BMX-ach, na rolkach,
tam wszystkie te osoby znajdą dla siebie miejsce. Dlatego też będzie to ciekawe miejsce ze względu na to, że osoby, które zajmują się rozmaitymi pasjami, będą mogły się integrować, wymieniać się doświadczeniami, a także wzajemnie motywować. Z uwagi na to, że widząc, że ktoś robi krok naprzód w danym sporcie, będzie mógł uzyskiwać dodatkową motywację, by ciężej pracować, aby osiągać coraz większe postępy. I to będzie to też miejsce rozmaitych spotkań, gdzie będą prowadzone też zajęcia z profilaktyki uzależnień, dlatego że chcielibyśmy też na to kłaść nacisk, aby młodym ludziom przekazywać wartości w tym miejscu. Dążymy do tego, żeby w tym miejscu byli animatorzy, którzy będą dbali o ład i harmonię na obszarze tych wszystkich obiektów, o których wspomniałem. I także będą pracować z dziećmi, które no, będą przejawiały dowolne wyrazy dysfunkcji. Czy w Płocku i w okolicach jest wystarczająca liczba użytkowników takiego miejsca? Zdecydowanie jest. Jest nas, właściwie zaczynając od 2011 roku, ta grupa powiększa się do dzisiaj. Naprawdę z roku na rok jest nas coraz więcej, jest coraz więcej pasjonatów. To jest sport, który, tak jak wspomniał Adrian, nie jest popularny, ale on z roku na rok staje się coraz popularniejszy. Ja mogę też nadmienić, że parkour oficjalnie w przyszłym roku zostanie sportem olimpijskim w bodajże Japonii. Nie chcę wprowadzić w błąd, ale czytałem ostatnio w wiadomościach, że parkour wchodzi do sportów olimpijskich, więc widać, że jest cały czas progres w promocji sportu, że jest coraz więcej fanów, coraz więcej osób. No a jak wiadomo, obiektów jest mało, więc trzeba się starać. Ja chciałbym jeszcze dodać, nie wiem, do tego, co powiedział Łukasz, ale odnośnie też pozostałych pytań, że jeśli Centrum Sportów Ekstremalnych powstanie w pełni, dlatego że teraz będzie etap trzeci Centrum Sportów Ekstremalnych, natomiast będziemy jeszcze dążyć do tego, żeby tam inne obiekty powstawały, to będzie jedyne miejsce takie w Polsce, a jeśli chodzi o parkour, to parkour jest pretendentem do uzyskania tytułu stolicy parkour, z uwagi na to, że tylko w Płocku jest możliwość, by powstały, raczej nie jest możliwość, tylko powstaną dwa flowparki. Jeden już jest przy Decathlonie, gdzie oczywiście zapraszamy, to jest idealne miejsce dla osób, które trenują parkour, street workout, crossfit, czy są zainteresowane wyłącznie treningiem ogólnorozwojowym. I jeśli chodzi o grono osób, które trenują parkour, to w Płocku myślę, że można uznać, że najwięcej osób trenuje parkour. I też poziom, tak nieskromnie powiem, jest przyzwoity. To ja trzymam kciuki, żeby te głosy spływały i żeby te ich podliczanie było z korzyścią właśnie dla tych projektów, o których słyszeliśmy, a tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy.